Halo, halo, cześć, dzień dobry, no witam serdecznie w kolejnym odcineczku z Farmy na Pokaz, odcinek czwarty, ze mną, no, kto inny jak nie Matix. Dzień dobry. I dzisiaj lecimy sobie od 16 do 20, 16 numerek, czyli Damian S. Bardzo serdecznie dziękujemy za poprzednie odcineczki, za to, że ładnie głosujecie i naprawdę nas zaskakujecie, bo przy moim poprzednim odcineczku, czyli słuchajcie drugim, to żeście nas naprawdę zaskoczyli z gospą ostatnią. Tą taką, co mówiłem, że tam dziadek mieszka i wiecie, to tak wygląda, a naprawdę ona zebrała jako na drugim miejscu prawie najwięcej głosów, więc mega fajnie to wygląda. Jesteśmy w ogóle w miejscu, w którym jeszcze żadnego gospodarstwa nie dostaliśmy wcześniej. Tutaj Damian się postarał i też ubudował jeszcze sąsiada przy okazji, ale najważniejsze, skupiamy się na naszej gospodarkie. Miejsce? Czekajcie, właśnie, mapkę wam mogę pokazać, gdzie się dokładnie tutaj z tą gospą znajdujemy. To jest tutaj, tak jest, ładowacz czołowy, tutaj są ciągniki, my jesteśmy, czyli no, miejscóweczka taka bardziej zalesiona, właśnie tak typowo polsko, bo też przy okazji Damian zrobił nam jeszcze pola. Ale wbijamy na gospę i mamy sporo takich fajnych dupereli, które naprawdę do siebie gdzieś tam pasują. Tu mamy ule, jakiś kibelek, tu już przy okazji jakiś pług mały stoi. Wybrnął z tego wszystkiego, bo skorzystał właśnie z tych małych maszynek, które mimo wszystko właśnie do takiego Władka czy też 30 moim zdaniem pasują. Tu przy okazji mamy od razu wiatkę z przyczepką, mamy też właśnie z takim małym agregacikiem, no czyli miejsce na odkładanie sprzętu tak naprawdę by było i przy okazji mamy taki dodatkowy wyjazdek od razu na poletka. Przechodzimy na gospę, no i to jest taka najbardziej znana budowana gospodarka, czyli gdzieś tam stodoła, garaż, jakaś obora i to tak zazwyczaj, słuchajcie, wygląda. Taka typowa litera U, jak to się kiedyś gospodarki budowało. Na środku żadnych niepotrzebnych rzeczy nie ma i naprawdę mega fajnie to gdzieś tam oddaje dla ludzi, którzy lubią sobie tego miejsca mieć i gdzieś tam pograć, wiadomo. Fajnie, bo i se cofnąć można pod wszystko, także tutaj zaczynamy budynkiem, który widzieliście na samym początku. Jest to budynek wszechstronny, bo i może służyć jako stodoła, jako obora, jako warsztat. Totalnie można jeszcze na strych wrzucić belki, zrobić tutaj z tym budynkiem możemy zupełnie wszystko. Fajnie, bo połączył to bardzo ładnie pod względem tekstur, ponieważ dobrał budynki to nie jest w ogóle jedna paczka, tak mi się wydaje, nie, Mordo? Nie, raczej nie, ale chlew jest od Leoleo chyba. Nie wiem, czy Leoleo też nie budował tych budynków, ale to nie wychodziło wszystko jako jedna paczka, tylko wszystko oddzielnie. Dziękuję serdecznie. Proszę. Widzę, bardzo. Że nawet postarał się i ogarnął. Czekaj, jak jo, tu się tutaj, do ciebie wchodzi? Tutaj po lewej stronie. Dobra, widzę. Można sobie właśnie wejść i to pokazać. O kurde, no troszeczkę belek tutaj narobił i troszeczkę się, nie ma co ukrywać, nawrzucał. Ale no właśnie dzięki temu oddaje to w tym budynku, że jest tak właśnie wszechstronny. Także mega fajnie, to teksturami jest wszystko zgrane. Tutaj natomiast wjeżdżamy do takiej starej, po niemieckiej stodoły. Fajnie, bo mamy gdzieś tam łowiec, mamy tam zboża powysypywane, więc wszystko mega fajnie tutaj wygląda. Przy okazji mamy chlewik, więc czy ktoś się chce bawić na takim gospie i w krowy i w świnie, no to naprawdę mega, mega różnorodnie. Gdzieś troszeczkę coś w tym ogródku mi jeszcze trochę brakuje. Tak pustawa, nie? Jakieś takie krzaczki jakby tu może były po prostu, wiecie, domalowane te wyższe, albo pomiędzy im sąsiadem, tak jakby trochę to było. No czegoś po prostu w tym ogródku mi trochę brakuje, bo wszędzie mamy tą jedną trawę. Wydaje mi się, jakby gdzieś tam z tych poprzednich gospodarstw, z tej twojej, która była w poprzednim odcinku na pierwszym miejscu, wziąłby te tekstury i pobawił się tą zielenią, to naprawdę wydaje mi się, że mega by to oddało i mega by to pozmieniało, ale co jest na duży plusik, bardzo fajnie wkomponował ten garaż tutaj, że wygląda jakby to była jedność. Tak to nie mamy takiej dziury tutaj, tylko mamy przy okazji wiatę i jeszcze jakiś tam garażyk. Do tego wszystkiego mamy też silos i tak jak też napisaliście, że na ten silos nie mamy często zwracać uwagi, bo na polskich wsiach mało kto silos jakikolwiek ma, bardziej belki, sianki, więc no dlatego też fajnie jakby te belki, sianki czasami były poukładane, bo by człowiek wiadomo o tym wiedział. No i tu mamy bardzo fajnie schowaną pryzmę łobornika wraz z tym ładowaczem. Przy okazji, co trzeba też dodać, Damian oczywiście dobrze nas posłuchał, no i tutaj poogarniał fajnie poletka od razu, które gdzieś tam przynależą do tej gospodarki i tak naprawdę mamy wokół komina tak zwane wszystkie poletka, typowo takie maluteńkie. Gdzieś tam ta droga fajnie to wszystko ze sobą połączył, bo ta droga jest domalowana, a to jest droga tak jakby oryginalna na mapie. Mordeczko, czy zauważyłeś coś, czego ja na przykład nie zauważyłem?
co, chyba nie. No fajne są jakieś tu szczegóły, tak jak mówisz, tabelki poukładane, jakieś ziemniaki wysypane, jakieś zboże, więc naprawdę fajnie. Jedyne co, no tu na środku, mimo wszystko przy tym ogródku, trochę więcej tych teksturek, traw różnego rodzaju, czy krzaków, i naprawdę byłoby już super. Nawet jakiś płotek, że... może? No, lekki płoteczek taki odgradzający, bo nie ukrywam, że naprawdę, powiem wam szczerze, to jest też taka jedna z gospodarek, której by trzeba było poświęcić 10-15 minut i naprawdę by tu zmienił ją, a wyglądałaby naprawdę przepięknie przy tym ułożeniu oczywiście budynku. Ja mówię, tutaj tylko i wyłącznie byśmy się wzięli za na przykład ogarnianie, wiecie, tekstur i ogarnianie zieleni tego wszystkiego. Także naprawdę mega fajnie by to wyglądało. No i co, no obok mamy sąsiada, ale sąsiad to wiadomo, gospodarstwo statyczne, taki sąsiad, nie wiem, warsztat jakby miał, zajmował się może remontem, bo tak, garaże mamy, jakąś taką małą wiatkę wraz tutaj z małym garażykiem, więc no ale tutaj nie ma co się skupiać, no sąsiad, bo o tym oczywiście... usługi mulczerowe tutaj, tak, jedynie mówię, tutaj jest bardziej ona tak statycznie, żeby tu nie było pusto i fajnie, bo zobaczcie, wybiegamy tutaj i zobaczcie ten kadr. Od razu całkiem inaczej. Jakbyśmy mieli tu pole czy coś, to wyglądałoby to całkiem inaczej. Także co? Zapraszam do głosowania. Numerek 16. My lecimy sobie dalej. Numerek 17. Norbixon. I powiem wam, że po zdjęciu od Matixa, które dostałem, naprawdę od razu zauważyłem, że jest tu przepiękny klimat. I powiem wam, po wejściu do gry, to jest, wiecie, teraz ja praktycznie Matix tylko ogólnie sprawdza te save'y, więc chwała mu za to, bo naprawdę chłop tyle roboty, co przy tej serii robi, to naprawdę ręce wycałować. I powiem wam szczerze, że gdzieś tam Matix, wiecie, cyka takie po prostu jedne poglądowe fotki, żebyśmy sobie... żebyśmy wiedzieli. No, takie, wiecie, że jak mamy 10, to żeby podzielić się tak po 2-3, przynajmniej na ten... na ten teraz początek, 2-3 takie, wiecie, fajne kocurki, które nam się podobają, no i dorzucić po takie dwie, żeby nie było, że u któregoś będą same takie, wiecie, gorsze, które nam nie przypasują, a u tego drugiego by były takie lepsze, nie? Więc, bo ja mam tak jakby zawsze, Matix zaczyna pierwszą piątkę z dziesiątki, ja później ją dokańczam. I wtedy, wiecie, no, czym dalej idziemy w las, tym to lepiej mordy wygląda. No i słuchajcie, powolutku się rozkręcimy, lecimy do Dubaju. Zaczynamy w miejscu bardzo wam dobrze znanym, na Szpakowie, więc pewnie wielu z was ta gospodarka bardzo, ale to bardzo przypadnie do gustu, ponieważ tu po prostu w tej wiosce się dzieje bardzo wiele. Ale jak ja tak od razu patrzę na ten ogródek i tak kurde widzę te dwa płoty ze sobą połączone i tą chałupę, to jest właśnie to, co ja chciałem osiągnąć, tą typową właśnie polską wieś. Ta chata z tymi płotami mi tutaj robi taką cholerną robotę, no, fajnie, no. Bo w ogródku luksusów jakichś nie ma, ale fajnie, bo tak, i pobawił się z trawami, jest zarośnięte, są jakieś krzaki, nie krzaki, Siarka, więc... się popsuła. Kozak, no ta to stanęła, to jest ten Krzysiu Kononowicz, usługi ogrodnicze, podkaszanie przewodów. Lecimy sobie dalej, więc no, ja naprawdę urzeknięty jestem tym ogródkiem, on jest typowo polski ogródek, to nie jest jak jakiś nowoczesny przy chacie czy coś, tylko właśnie to jest taki typowy polski ogródeczek, więc no ja kupuję ten pomysł i naprawdę szapoba, czapki z głów. To jest pierwsza gospa, która tak mocno mi się spodobała po gospodarstwie u Matixa w pierwszym odcinku, w drugim odcinku, jak nie widzieliście, to bardzo serdecznie tam zapraszam. Mamy jakieś kilka takich dupereli skromnych, ale właśnie to jest fajnie, skromnie zrobione, ale z takim dużym, dużym smakiem. Gdzieś ta konewka tutaj przyrydnie, no mega, mega to oddaje. Spoko, że też pobawił się tutaj tym kurnikiem, bo myślę, że on bardzo dużą robotę zrobił, zabierając te puste miejsce. Wiecie, bo gdyby nie ten kurnik, to naprawdę ciężko by było coś przekminić. A teraz zobaczcie, mamy do tego dwa budynki i to takie właśnie te mega, mega starsze, które tutaj mega zaczęły oddawać. Mamy trochę sprzętu w środku i ten sprzęt, jak widzimy, jest troszeczkę większy, dlatego też prawdopodobnie tutaj postawił Steyera, który z ciągników oryginalnych jest jednym z mniejszych, można tak śmiało powiedzieć, który tak na polską wieś miarę fajnie wygląda. Więc dorzucił sobie maszynek po to, aby po prostu tu, wiecie, nie było pusto, żeby ten klimat był. Wiadomo, wy sobie zapełnicie to polskim sprzętem 30, różnymi maszynami do tego i to całkiem inaczej będzie wyglądało, więc no tutaj naprawdę z tyłu i ten silos, to wszystko bardzo fajne kadry w ogóle są na tej gospie, to wszystko ze smakiem jest fajnie zrobione, tutaj też bardzo dobrze dorzucił silos do oczywiście obornika, jak i silos do kiszonki, fajnie zrobione, nie ma się do czego przyczepić, ja naprawdę, można to powiedzieć śmiało, grałbym, więc mamy tu z tyłu poletko od razu do tego i tutaj jakieś tam ule, jakiś, wiecie, jak to polski rozpierdziel, czyli gruz, nie gruz. I naprawdę jest spoko. Mordo, gdzie wchodzimy, powiedz mi, proszę mnie poinformować. Bo ja widziałem, że ty drabinę niesiesz. Ja gdzie, a co? Gdzie, co?
Tu jeszcze w ogóle zrobił też z przodu to poletko ze słomą. Też bardzo fajny klimat to dało, nie? No. Taki tu z tymi takie, te kwasty kurde, w ogóle. W ogóle to, ta gospa mega do tego pola pasuje i do tego następnego, nie? Jakbym grał, to prawdopodobnie te trzy pola, a czwarte bym prawdopodobnie miał tutaj. Miałbym swoją łąkę tu, nie? Bo od razu jest taka, wiesz, blisko za no, tym. No, tu ogólnie no miejsce wyhaczył zajebiste. I nie ma co, zobaczcie, naokoło fajnie, krzaczki podawane. No jest wszystko zrobione tak, jakby to miało być zrobione, więc ja nie mam co się tu dużo rozwiązywać. Czy tobie, Mordo, to gospo jeszcze bardziej się podoba niż to u ciebie, czy nie? Kurczę, powiem ci, chyba na równi, bo tutaj naprawdę też to jest w ogóle miejsce, o którym ty mówiłeś w poprzednim odcinku, jednym z poprzednich, nie pamiętam którym, że właśnie jak ktoś usunie te belki, to jest fajny potencjał na zbudowanie gospy. I naprawdę, kurczę, no są tutaj takie fajne rozwiązania zastosowane, że no, ma to gospa klimat, nie? No, więc dobrze, naprawdę to fajnie. Okej, okay, my nie przedłużamy, nie tracimy naszego, jak i waszego czasu. Głosujcie, lecimy dalej. Miejsce 18, numerek 18. Zapraszam z kolejki. Michał Z właśnie jest w tym momencie wyczytany. I powiem wam, że gdzieś tak fajnie, jak dzieliliśmy sobie te gospodarstwa z tej dyszki, czyli te 20, tak jakby do od 10 do 20, to powiem wam, że były takie dwie gospy, które nawiązywały tym stylem, jak Matix to ostatnio powiedział, do FS-a 13. I powiem wam szczerze, gdzie gdzieś tutaj będąc, w tym momencie, tak to właśnie tutaj wygląda, ale polećmy sobie na spokojnie. Słuchajcie, zacznijmy w ogóle na tej gospie od wjazdku. Kajmy się znajdujemy, a tutaj my jestyma. W ogóle bardzo fajny klimat tutaj jest i mega czekałem, czy ktoś tutaj gospodarkę zrobi. Ja, jak pamiętacie, ostatnio na live testując komba MF-a, testowałem go właśnie na tym polu i tutaj, kurczę, brakowało mi właśnie czegoś, a on tak, to już widzę, że to on porobił, bo chyba tego Mordo nie było przed gospodarką. Wiesz co, to jest nie, czekaj, to raczej na mapie było. Było? Kurde, tak ci powiem szczerze, że nie pamiętam, ale dobra, skupię się na gospodarce. Nawet masz na minimapie. Tak? A, jak jest na minimapie, to okej, bo tak jakoś, kurczę, tego nie kojarzyłem. Zrobił nam rów, długi gwiazdek. Na sam start, no? Pomijając ten rów, bo też fajnie zrobiony, to co ja uwielbiam, jeżeli chodzi o tego moda właśnie na dodatkowe pastwiska, że tu tak naprawdę nie widać do końca, gdzie się to pastwisko zaczyna, tak, gdzie się kończy. Masz tak, wiesz, zrobiony ładnie ten gwiazd. Fajnie trawa wygnieciona, wjeżdżasz sobie tutaj normalnie do samego końca, jest ten stuk i tak naprawdę jest to mega, mega fajnie połączone. Tak, no, więc dobrze to oddaję, bo mówię, no tak jak oddaję. W Polsce, człowiek zawsze jak najwięcej chce zachachmęcić, to wiesz, grodzi gdzie tylko może, żeby se krowy pochodziły, ale ten płotek bardzo fajnie w ogóle oddaje. Spoko, że to nie jest jakiś drewniany czy coś, tylko właśnie tak zrobione, więc tu wielki, wielki szacun za w ogóle ten cały wjazdeczek, no ale zmierzamy oczywiście do gospodarki. Trochę szkoda, bo ze światłem tu nie mogłem podziałać chyba jakoś inaczej, no ale to wiecie, to już sobie tam jak będziecie grać, to już sobie ogarniecie. Fajne jest właśnie to, że wiecie, jedziemy tutaj z przyczepami i od razu mamy mega zrobioną dmuchawę, która tak naprawdę ona nam nie przeszkadza w przejeździe w niczym, dojeżdżamy sobie do przodu, gdzie to miejsce z tą wiatą też mamy, możemy sobie lekko cofnąć i gitara, jesteśmy już rozładowani. To połączenie tej wiaty, petarda, zastanawiałem się, czy może jakby było odwrotnie, nie byłaby lepiej, ale fajnie podpasował to w ogóle pod budynki i prawdopodobnie tym kolega się tu sugerował, że tak, prawa strona zrobił ją pod wysokość praktycznie budynku tego chlewu, a lewą tu, gdzie nam zaczyna się tak jakby strop i gdzieś tam prawdopodobnie tym się sugerował, no ten przejazd tą wiatą naprawdę mega oddaje. Tu ta ciasnota. No typowa trzynastka, nie? Kozak, no, naprawdę, nie? Kurczę. Halo, jesteś w dumu? Nie ma nikogo. Nie bardzo. No, także no tutaj ta ciasnota mega oddaje, no i nie ma tej zieleni właśnie. To wiecie, tą gospę teraz jakby człowiek chciał, no masz rację, wyprowadź się, jedź, nie wracaj, do Ameryki jedź se. Tu powiem wam szczerze, że jakby ktoś się chciał pobawić i lubi zieleń, siada sobie pół godzinki, przemalowywuje, wiecie, tu różne takie momenty, robi sobie to wszystko na zielono i to też będzie miał tak cholerny klimat, ta ciasnota, że to szok. Ja jestem też zwolennikiem bardziej takich zielonych, ale no ta mi przypadła mega do gustu, więc fajnie, że człowiek coś nowego tutaj ma. Pryzemka. Wiesz, co to mnie zastanawia, czemu ta pryzma jest tak jakby za płotem tutaj aż?
wiesz co, nie chciał przy gospie nigdzie dawać tego. I z jednej strony, tu masz wyjazdek, stoisz sobie tu ładnie z rozrzutnikiem i się załadowywujesz. Tylko jedynie byś miał przekichane wozić ten obornik z obory tutaj, tak, nie? Tak. Tu moim zdaniem jest tu jakaś furtka, cokolwiek. Tu powinien być jeszcze zrobiony jakiś taki przejście, żeby można było sobie, nie wiem, jeżeli byśmy mieli ustawioną pryzmę obornika... Czekaj, tu się wjeżdża do krów, tak. Jakbyśmy mieli tutaj zrobioną w środku pryzmę obornika, na przykład tutaj można sobie zrobić, bo teraz wiecie, powychodziło to wszystko, że można sobie to ustawić. No to zarąbiście, bierzesz se taczkę, wyłożysz se to taczką tutaj i to pasuje, więc no tu pod tym względem zarąbiście. Fajnie, naokoło, gnojowica, no i tutaj właśnie z tyłu, gdzieś tutaj z tyłu, kurczę, no wiecie, pociągnął tym klimatem tak jak jest na środku gospy, czyli gdzieś to wygniecione, ma to swój klimat, ale jakby tu było zielono i w ogóle, może jakby maszyny, więcej maszyn się tu pojawi i wszystkiego, to ten będzie zarąbiście wyglądało. Spoko, fajna polna droga. Podzielił oczywiście tutaj nam poletka porobił, więc szczerze, gotowy save do grania. Tylko maszyny sobie pobrać i można zapierniczać. No i tutaj jesteśmy z tyłu. Tak ta wiatka właśnie wygląda. Fajnie jest to w ogóle wykminione, że tutaj gdzieś tam jakby z odbudowy zostały rzeczy i tutaj możemy sobie naszym Władkiem wyjechać. Także no mega, mega. Naprawdę zobaczcie sobie, jaki klimat nadaje tutaj ta niestandardowa niestandardowe pastwisko. Także no szapoba, czapki z głów. I fajnie, że jest taki inny klimat, człowiek trochę czegoś innego zobaczy, nie? Dobrze, że właśnie też nie każdy buduje tak, jak my mówimy, że ma być zielono i w ogóle, no wiesz, to każdy buduje to po swojemu, to, nie? My daliśmy hasło dziadówka tak zwana, no i każdy to zrozumiał po swojemu, no i każdy zbudował też w swoim klimacie po swojemu, nie? Bez tak. jakichś większych wytycznych. Ja teraz biegam sobie naokoło i bardzo fajnie to oddaje, jest tak całkiem inaczej. I te budyneczki ze sobą spasowane, no tu dużo ta wiatra na pewno odda, bo tak to by tu było strasznie pusto, a tak to dzięki temu, wiecie, tu jak bizonek, nie wiem, bizonek by się zmieścił? Powinien się zmieścić! Powinien się tutaj po prawej stronie... Raczej mordo bez kabiny. Zmieścić. No raczej bez kabiny, z daszkiem, może mówię, tu po prawej stronie jako tako by się udało, ale MF, ten 8-7 co wyszedł, myślę, że spokojnie by się tutaj zmieścił. Także naprawdę dziękujemy ślicznie za nadesłanie tej gospodarki. Ja już nie mogę się doczekać, bo słuchajcie, ile mordo możesz powiedzieć? Ile jest? W okolicach 300, chyba 30 paru. Także. Także się tego nie spodziewaliśmy. Farma na pokaz będzie trwała, nie wiem. Nie wiem, jak żniwa jeszcze wejdzie, nie mam pojęcia. Także no nic, ciśniemy dalej. 19, Mateusz ży. I lecimy sobie z kolejną polską wsią. Kurde, gdzie my jesteśmy? A dobra, ja już sam wiem, gdzie jesteśmy. Wy, jeżeli graliście na szpakowie, też już powinniście ogarnąć, gdzie się znajdujemy. Fajnie, bo tu jest kilka właśnie takich poletek, które gdzieś tam można fajnie podzielić i ponawiązywać, ale zaczynamy. Długi wjazdeczek, długie szklarnie i duże szklarnie na sam począteczek. Mamy też stuk po prawej stronie i gdzieś tak na pierwszy rzut oka wygląda to naprawdę fajnie, ale z drugiej strony, jak na to wszystko patrzę, to jest wszystko takie pod linijkę. Wszystko takie, wiecie, bardzo równo porobione ze sobą. Takie, zobaczcie, wszystkie płotki, nie płotki, poletka, nie poletka. Tak aż za bardzo. Polska wieś się, wiecie, charakteryzuje tym, że jest po prostu wszystko takie, no nierówne, krzywe, ale wiecie. Spoko, bo po tamtej gospie, gdzie chcieliśmy zieleni, tu ją dostajemy. Szkoda tylko, że w wydaniu takim jednostronnym, bo mamy jednostronną, tak jakby mamy jedną teksturę ciągle malowaną i mamy jedną trawę. Gdyby tu się pobawić, wiecie, różnorodnością krzaków, różnorodnością chociaż samych traw i tekstur tych podłoża, to moim zdaniem od zarazu całkiem inaczej by tu tu wszystko oddało. To ty to zrobiłeś, czy tak było? Nie, to tak było, zastanawiam się, co autor miał na myśli, ale tutaj transport ciekawe, taki jest. Ciekawie miał tutaj to zrobione. Mamy, słuchajcie, garażyk, mamy łogródecek, od razu taki psycha łupce, tutaj z tyłu. No, dorypany plac zabaw, to trzeba sobie powiedzieć, ale ogólnie tu z tym poletkiem fajnie poszedłem. Szkoda, że tej trawy tutaj naokoło nie ma, bo trochę to zabrakło. No i tu jakieś, myślę, że przy tym płotku też jakieś tam, no, tu takie niestandardowe te dwa krzaczki. Lepiej jakby były jakieś mniejsze. No tutaj akurat na, oczywiście, szpakowie można się pobawić. Eleczka zbudowana z budynków, które bardzo dobrze widzieliście już w poprzedniej gospie. Tu mamy z tyłu taką przejazdówkę, tak jakby na tył gospodarstwa, bo tak naprawdę poprzez to, że mamy tutaj tylko i wyłącznie przejazd przez stodołę, no to innego dostania się na tył, żeby tak tu wjeżdżając do gospodarki nie mamy. Jedynie chyba, że przed gospodą skręcimy w lewo. Przed lewo.
lewo, no. Jeżeli w lewo byśmy skręcili przed gospą, tak jakby. Czyli tutaj, no to jesteśmy w stanie się na tył tutaj dostać. Tutaj jest przejazdek taki. Czekaj, po gdzie tej stronie, jest? Przy garażach tutaj, od drugiej strony. No tak, to ja o tym powiedziałem, że oprócz tego przejazdku i przejazdku przez stodołę, to nie mamy nic tak jakby wewnątrz gospodarki, żeby dostać się na tył. Pryzma, oborniczka, do załadunku nawet spoko, bo powiem wam szczerze, tędy wjeżdżamy, cyk, 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 ładujemy i można sobie uciekać. Silos na kiszoneczkę i to taki po prostu objazdówka z tyłu, mamy wiatkę. Oraz silosy dodatkowe, bo tu można przy nich postawić, tak, dobra, czyli nie dodatkowe, normalnie mamy silosy. Fajnie jest spasowana, mega bym powiedział, właśnie ta piwnica, bo ona jest w takim miejscu, gdzie akurat, kurczę, to nie przeszkadza, fajnie można dojechać. I zobaczcie, na takim zoomie, jak człowiek sobie zrobi, to mega klimatycznie to naprawdę oddaje, więc piwnicę tutaj udało mu się fajnie zamieścić. No i co trzeba naprawdę wziąć za duży, duży plus, pobawił się bardzo mocno tutaj z poletkami, bo tych poletek jest kilkanaście, by można było powiedzieć. Gdzieś tam ja bym na pewno pozmieniał sobie te krzaki, te trawy tutaj, te drzewa, bo tak, kurczę, tak nie oddają mi. Tak, no. Wszystkiego po trochu. Tu wiecie, wyższa jakaś trawa, o, takie coś porobić. I już tu zobaczcie, to jest kilka jakichś tam krzaczków, jakichś tych dupereli, ale wiecie, tu jest wszystko jedną trawą pomalowane i przez to mi to nie oddaje. Sami dobrze wiecie, jak ja lubię, gdy to wygląda. Znów gospodarka, zamysł zajebisty, pobawić się tylko gdzieś tam, może z innymi płotkami, innymi teksturami malowań i trawy i petarda, naprawdę gospodarstwo petarda, bo te poletka spoko, fajne, takie malutkie, więc tylko je jakoś sobie poprzerabiać, ale mówię, dla tych, którzy gdzieś tam potrzebują tego zamysłu na gospę, no to takie są, można powiedzieć śmiało, że idealne. Chyba pokazaliśmy wszystko, no przy tych małych gospodarstwach to człowiek tak naprawdę nie ma gdzieś tam, Bóg wie ile do biegania, a tu już nie ogarniał, choć mógł tu sobie nawet kliknąć głupim modem, żeby to zasiało, bo on chyba w tej linii tego pola się ogólnie mieścił, nie chciał w ogóle tego terenu używać, więc to wystarczyło dupnąć sobie jeszcze jakiś kawałek, żeby modem tutaj zasiać tą trawę i by było już w ogóle luksusowo. Także jeżeli używacie tego moda na F12, co my, możecie sobie od razu z automatu tutaj to pole pomalować, a my śmigamy do ostatniego. Miejsce 20, cymek. I zaczynamy. Miejsce najbardziej znane, czyli oczywiście głównie nasz Pakowie tutaj od razu. Wjeżdżamy, dużo miejsca, gdzieś tam pryzma obornika z tojtojkiem naszym nam się tutaj trawia. Po lewej chałupkie, miejsce na grillka, na łot płocynecek tu jest, żeby se pranie wywiesić, ale tak jak mówię, biegając i patrząc, to rzuca się to dużo miejsca, czego ja generalnie przy polskich się jakoś tak 2 na 10, czekaj, to jest jedna chata? Czekaj, jak ja to jakoś rozpłyniam, jak to w ogóle wygląda, bo tu widzę, że tu jest ta L-ka budynek. Zobacz, a tutaj tu, jest jak tak jakby wchodzenie do chaty, masz, no wiem, widzę, taką, no. Taki, nie wiem, ganek do budówkę, tak, a tak, tu jest tak. Ta chata, a to jest jako jedna, to jest jako tak, jedna, tak, nie? Tak, taki budyneczek, tak. Bo tak właśnie, nie wiem, czy my chyba widzieliśmy ten budynek już gdzieś u kogoś? Chyba nie, i dlatego może... Wydaje mi się, że tak. A widzisz, a ja widzę, tak kurde 2 na 10. No tu tak kurde wychodzisz, od razu masz silos przy chacie, patrząc na to, że masz... Tu jest tak dużo miejsca pozostawiane wszędzie, to ten silos przy chacie mi tak, no mi aktualnie 2 na 10. Tu mamy wjazdówkę, tych wrót nie otworzymy, bo nie otwieramy tych wrót, więc one są takie nieużytkowe, można powiedzieć. No i Elka, dobrze wam znana, do tego zakończeniem mamy tutaj wiata z garażem. Mamy taką oddzielną wiatkę na maszyny, gdzieś tam ukrytą piwnicę, no i tutaj ta obora, tak kurczę troszeczkę, no dla mnie, bez ładu składu, wszystko tak jakby każda rzecz miała tutaj oddzielną historię i nie tworzyło to razem takiego wspólnego gospodarstwa, ale są ludzie, którzy lubią właśnie takie inne gospodarki. Jo pierdziole, ty to działa jak mulcher? Co? Zobacz, co coś zrobił z tyłu. Do zera, ty. W szoku, nie wiedziałem, że tak to robi. A nie, bo to jest ta trawa dekoracyjna, to ją pewno usuwa. A, może tak. Więc no mi to tak, trochę dla mnie jest za pusto, o. I za daleko wszystko od siebie stoi. Gdyby to wszystko ściaśnił jakoś w pewien sposób, wydaje mi się, że wtedy mogłoby to jak najbardziej mordo, oddać, mordo. Bo... No. Tu jest jeszcze wiata do tego gospodarstwa chyba. Gdzie? Tutaj. Nie wiem, gdzie jesteś. Na końcu. Tutti. Nie w tę stronę, drugą. Tu? Nie, tam gdzie stałeś przed chwilą. O, tutti, a tu? Tutti.
Dobra. No, tak to jest, jak bez chudów się gra, to chłopie, ja nic totalnie nie widzę, gdzie kto jest. Aha. No jest wiata, ale no, nie ma tu ani tekstur, ani nic, no wykonanie. Powiem tak, zamysł, tutaj jeszcze z jedną rzeczą, bo tutaj sobie jedziemy do tyłu. Trochę ciężko by tu jeździło się, bo mamy teren nie ogarnięty, ale dobra. Tu jest, nie wiem, prawdopodobnie jeszcze się gospodarz tu zajmuje drewnem, jakąś obróbką, tnie na deski, nie wiem, taki mały tartak. Pomysł spoko, ale wykonanie... No, pozostawia wiele do życzenia, tyle mógłbym powiedzieć. Więc gdyby tu się naprawdę pobawił, gdzieś tam mamy jakieś lampy, które no akurat spoko. Pod tym względem lampy oddają spoko. Ale no ja... Nie pode mnie to jest, ale to wiecie. Ze mną nie musicie się liczyć, bo jak sami dobrze zauważyliśmy już to są gospodarstwa właśnie dla was. I zaskakujecie tym, że nam się czasami średnio podoba, a wy za to gdzieś tam nadrabiacie to głosami i te gospodarstwa naprawdę później spoko podług innych się pokazują. Także to by było na tyle, dziękuję wam ślicznie za uwagę, nie wiem czy jeszcze dzisiaj jakiś odcineczek zostaniecie, czy też nie, bo wiadomo, euro, nie euro, to wszystko. Dziękujemy ślicznie za tyle podesłanych zgłoszeń, naprawdę żeśmy się nie spodziewali, że w tak krótkim czasie rozjebiemy system i jeszcze bardziej... Czasu było mniej, a zgłoszeń więcej. Tak, niż w pierwszym sezonie, no i w tym sprawdzamy wszystko, także no czeka nas niezła zabawa. Na razie strzała, trzymajcie się, cześć.